Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Euro Truck Simulator 2. Jest to druga część odcinku poprzedniego o DAFie 95 ATI od firmy XBS. Tylko tym razem... czekajcie, bo bym skręcił nie tu, gdzie trzeba. I mi zgasł. Tym razem mamy ze sobą tą dodawaną w modyfikacji przyczepę, która jest na ośce. No i znowu podjeżdżamy do pospedu. Zobaczcie, jak ona ładnie wchodzi w zakręty. To akurat jest bardzo ładnie zrobione. Ona na tym ruchomym dyszlu po prostu idealnie podchodzi. No i znowu się zatrzymałem przed. I znowu próbuję ruszyć i znowu coś jest nie tak. Słuchajcie, spróbujemy ruszyć tak. I rusza. Jeżeli macie problemy z ruszeniem tą ciężarówką, trzeba zaciągnąć ręczny, spróbować delikatnie ruszyć. O, widzicie? Ja nie mogę ruszyć. Zaciągam ręczny, dodaję gazu i ruszam. Nie wiem czemu. Takie dziwy się dzieją. Może nie ma siły ruszać tak pod górę. W każdym razie, słuchajcie, bierzemy ładunek. Ja wybrałem, że wodę butelkowaną zawieziemy do Suwałk, do Lidla. Najpierw jednak musimy... O, słuchajcie, potraktowali nas... O, znowu nie mogę ruszyć. Nie mogę ruszyć. Ruszam... O. Trzeba już dodać gazu w trakcie tego. Słuchajcie, musimy ustawić się tak, żeby... żeby było na równo ta nasza przyczepka, żeby nam wjechała. Jest, słuchajcie, udało się. Ja zaciągam ręczny, wyjdę, zobaczę, jak to wyszło. A wyszło dobrze, słuchajcie. Wyszło dobrze. Okej. W takim razie gaszę światła, wyłączam silnik i ładujemy. I tym razem, słuchajcie, jesteśmy w stanie załadować, nie to co tydzień temu. I przy okazji odwróciło nas w drugą stronę. Cudem techniki, słuchajcie, pięknie. W międzyczasie załadunkowym gdzieś się przestawiałem, odstawiałem i przestawiłem samochód. A patrzcie. Na luzie tyle pali? Co? A co? Dobra, słuchajcie, wyjeżdżamy, jedziemy do tych Suwałk z tym towarem, ponieważ ostatni odcinek to był, że tak powiem, taki lekki niewypał ze względu na to, chociaż mnie niektórzy ostrzegali, że te systemy nie działają. No to słuchajcie, no było, dali, postanowiłem sprawdzić, sprawdziłem, zobaczyliście. I wiecie, nie musicie się bawić sami, nie musicie się denerwować, ja się podenerwowałem. Jeszcze komentarzy nie czytałem do tamtego filmu, ale bardzo możliwe, że ja coś źle robiłem. Jeżeli to moja wina, no to ja przepraszam, tak? To ja się poprawię. Tylko musicie mi napisać, co źle zrobiłem. Jak na razie, słuchajcie, nawet nie trzeba dużych łuków robić, bo ta przyczepka, może mówiłem gdzieś w międzyczasie naczepka, bo to się myli, ale przyczepka wchodzi bardzo ładnie w zakręty. Wieziemy tą wodę butelkowaną 18 ton, to ja, słuchajcie, powinienem opuścić ośkę. I tutaj już mi pokazuje, że za szybko jadę. Ale teraz zwolniłem do 40, bo tu do 40 jest. I chyba nie warto przyspieszać. Coś mi, słuchajcie, retarder nie chce tutaj działać.
Próbowałem coś zrobić, żeby ten retarder zaczął działać, ale nie chce działać. Nie wiem. Może też nie umie. No, powinien działać retarder. Tutaj w ogóle retardera nie ma. Ja jeszcze na wszelki wypadek mogę sprawdzić, czy przypisanie klawiszy. A, słuchajcie, bo ja retarder mam gdzie indziej. O, teraz retarder działa. Dobrze, okej. Jest z retarderem. Dobra. Próbujemy się rozpędzić tą 430-konną bestią. Ja niestety, ale słuchajcie, mamy 60 na godzinę i już mamy 7 pełną. Więc 8. Ósemka pełna to przy 80. O, patrzcie, z boku na ekraniku uruchamia nam się, że mamy tempomat włączony. 80 pełna to niestety, ale 1100-200 obrotów. To nie jest tak źle, ale to nie jest też 80. Coś ta 80 kulawa. Czekajcie, ja sobie wezmę na podgląd, z tego tytułu skorzystamy z podglądu. Słuchajcie, 85 na godzinę, 86 na godzinę jedziemy. Ale licznik jest źle wyskalowany. Teraz jest 80. Nie, no pokazuje 80. Nie, wszystko dobrze. Po prostu tam było pod górkę i nie dawał rady, ale słuchajcie, 1250 bym powiedział tych obrotów jest. Albo nawet więcej, jak tam jest 1500, to 1200, 1300. Jakaś taka dziwna ta podziałka. Raz, dwa, 3 na 3 dzieli? Jak można 5 podzielić na 3? 1, 2, 3, 4, 5. Aha. 10 tysięcy, 11, 12. No nie, no, nie pasuje mi. Dziesięć, 11, 12. Słuchajcie, ja jestem jakiś głupi, albo mi to naprawdę nie pasuje. 10, 11, 12, 13. I od razu 15. Raz, raz, dwa. A sobie przedobrzyłem, bym wjechał komuś, ale słuchajcie. Ja tutaj mam ile tych kresek? Raz, dwa, trzy kreski pomiędzy. No i dobrze, bo one... Nie, no powinny być cztery kreski. Raz, dwa, trzy, cztery powinny pokazywać. Skoro tu jest 10, to tu jest 11, 12, 13. I od razu 15, 16, 17, 18, 20. Tak dziwnie wyskalowane. Nie wiem, ktoś się pomylił? Ktoś nie dopatrzył? W takim razie ciężko jest powiedzieć, ile my jedziemy.
No nic. Obecnie dochodzimy do 90 500 obrotów. 90 to jest najszybciej, jak mogę jechać. I obecnie spalanie na wysokości 30 litrów. 30 paru się waha. Ale jak zejdziemy na 80, akurat górka. Słuchajcie, ja dopiero poznaję ten samochód, ale wszelkie takie rzeczy mnie interesują. Dobra, tutaj powinno być trochę prostej drogi. Skręć w prawo na rozwidleniu, następnie zjedź w prawo. Skręć w prawo na rozwidleniu. Tu się droga kończy. Tu mi niestety słupek zasłania. Mniej więcej coś widać, ale jak tak jesteśmy, to słupek zasłania. Bez sensu. Może ja powinienem się trochę oddalić z siedzeniem, wtedy byłoby lepiej, ale z kolei ja lubię być bliżej kierownicy i lubię czuć tą kierownicę, że mam ją przed sobą tak, tak że ją mam, a nie, że tak do kitu strasznie. I w końcu nie spojrzałem, jak wyglądają, jak wygląda to spalanie średnie przy 80. Zaraz się Białystok zacznie i też nie sprawdzę. No jest 70 na godzinę i mogę zapomnieć. No i tyle ze sprawdzania, słuchajcie. Stanęliśmy w korku. Nie wiem, czy to przed światłami, czy co. Droga się kończy. Trochę ten ładunek, powiem wam, że czuć. Białystok dopiero odkryłem. Wjeżdżamy do miasta monitorowanego. Zaraz coś odkryjemy jeszcze. I koreczek. Dobrze, jak tylko dojadę. Bo niestety przede mną jest korek. No i tak to, słuchajcie. Tak to wygląda, stoimy w korku. Ale ogólnie naczepa może być, przyczepa, przepraszam, znowu. Zaliczy mi tutaj.
Zaliczyło mi ten punkt, dobrze. Jedź dalej prosto. Jadę dalej prosto, nie ma problemu. Postaram się nawet nie łamać przepisów w Białymstoku. Chociaż już mam 50, więc będzie ciężko. Trochę spuścimy nogę z gazu. I co, możemy 80 lecieć? To będzie wolniej, 70. A jeszcze droga się schodzi. Jeszcze coś tam jechało, ale zajechałem mu drogę. Słuchajcie, w dużej mierze jeździ się, widzę, że na 1500 obrotów na tym zielonym polu, ale raczej na wyższych granicach tego zielonego pola. Teraz jakieś 1400 obrotów spokojnie jest. Ja już jestem na 8. Dobra, zwolnimy do 70. Tak, żeby jechać według przepisów. Jak się jedzie 70, to te 1100 obrotów, myślę, że możemy uznać, że 1100 parę. 1100 parę obrotów jest i wtedy powinno być dosyć ekonomicznie. I znowu nie mam możliwości sprawdzenia, ponieważ co chwila gdzieś tutaj tam podupada. 30, 20, 30. No słuchajcie, spalanie z niego będzie. Myślę, że będzie on palił swoje. Niestety ten wskaźnik pokazuje, że ta ciężarówka swoje spala, chociaż trzeba by to sobie wyliczyć ze średniej, tak? Na przykład pojeździć trochę na paliwie i zobaczyć, jakie zużycie mamy z trasy, tak? Jakie użycie z jednej trasy, z drugiej trasy, z trzeciej trasy. Nie ma problemu. Możemy to wyliczyć, słuchajcie, w sumie dojeżdżając do końca tego zlecenia, policzymy, jak to wygląda. Moim zdaniem prowadzi się całkiem fajnie, słuchajcie, nawet mamy ładne miejsce na zdjęcie. Spróbujemy cyknąć jakąś ładną fotografię, tym razem w tandemie. O, tak żebyśmy mogli to podkreślić, że to tandem. Naprawdę spory zestaw. Okej. Dobra. Bardzo przyjemne zdjęcie wśród drzewek. A nam zostało już niedaleko. Ile nam zostało? 66 km. Na spokojnie sobie dojedziemy do celu. Nie będzie, myślę, żadnego problemu. No i słuchajcie. Co mogę jeszcze wam powiedzieć o tym samochodzie? No moim zdaniem jeździ się nim przyjemnie. Na pewno ciekawa przygoda. Jak będą tandemy już dostępne od poziomu 11, które nie mają tej osi skrętnej, na pewno będzie łatwiej tym manewrować, bo tandemem ogólnie nie jest ciężko, jeżeli mamy na dyszlu, na stałym, twardym dyszlu takim,
A jak mamy na tym wózku doli, no to robi się problem przy manewrowaniu, bo ten wózek niestety, ale ucieka. Chociaż widziałem ekspertów, którzy potrafią jeździć z takim wózkiem i potrafią bardzo ładnie obsługiwać się czymś takim. Ja nie potrafię. Mi przychodzi to z trudnością, szczególnie jeśli chodzi o grę, gdzie w ogóle tego nie czuję. Możliwe, że w rzeczywistości jest to łatwiejsze. Zalet jest na pewno taka, że ten wózek idzie dokładnie za nami. Więc cokolwiek byśmy chcieli, no to idzie to za nami. Kolejną rzeczą jest przeszkadzający ten słupek tutaj od okna, który nam wchodzi na lusterko i trochę zasłania najważniejszy obszar tego lusterka. Ale z drugiej strony, słuchajcie, wystarczy się wychylić i wszystko widać. Tak, tutaj do 50. Tam już mnie gdzieś policja przydybała. No nic, trudno, no mandat się zapłaci i po sprawie. Na rondzie drugi zjazd. Jesteśmy w Suwałkach, moi drodzy. Zjedź. Zobaczcie, jak ładnie idzie ta przyczepa po naszym torze jazdy. Po prostu ona jakby była przylepiona do naszego tyłu. Idealnie. I wyższy bieg. I zaraz będziemy u celu. Te Suwałki to takie rozległe są. Tam niby wjeżdżamy do Suwałk, a tutaj jeszcze kawałek drogi w lesie. 60 maksymalnie. I niestety kolejne rondo. Na rondzie trzeci zjazd. Dobrze, w takim razie powoli bierzemy rondo. Zobaczcie, jak ładnie ta przyczepa idzie. Widzicie w lusterku? Pięknie ona idzie. Praktycznie zero wysiłku. Jeśli chodzi o jazdę, to jazda nawet w ciasnych miejscach z tą przyczepką jest prosta. Naprawdę prościutka. Jeździ się bardzo fajnie. Dobra. Pierwszy zjazd jest tutaj. Ale na parking. A my pierwszy zjazd tutaj. Dobra, okej. Oczywiście manualna skrzynia, słuchajcie, ja się bawię z tą manualną skrzynią, dlatego że w takim samochodzie automat to moim zdaniem byłoby nieporozumienie. To nie jest samochód do automatu. Stawiamy się na ten prawy pas. Troszkę zwalniamy i gdzieś przed nami, słuchajcie, jest firma po prawej stronie, Lidl. Szukamy Lidla. Jest Lidl przed nami. Teraz wjazd do niego. Słuchajcie, tam chyba wjazdu nie ma. Chyba jest od tej strony. Tak mi się wydaje.
Patrzę, ładniej przeszło niż celówka. Dobra, słuchajcie. I jedna rzecz. Ja się tutaj zatrzymam. Czy ja zjechałem z tego ronda? No nie bardzo. Ale słuchajcie, na chwilkę zablokujemy to rondo. Ja sobie wyskoczę i sprawdzę, gdzie my mamy ten nasz punkcik. Tutaj szybko się przejdziemy. Tutaj. No to problemik. Wjechać tam z tą przyczepką będzie problem. Tędy przejadę. Dobra, wracamy do samochodu, słuchajcie. No cóż, powiem wam tak, napiję się kawy, bo widzę to słabo. Widzę to naprawdę słabo. Szczególnie, że nie mam miejsca do wyprostowania. Zjeżdżać mi z drogi. Kurde, w którą stronę teraz kręcić? Słuchajcie, ja muszę kręcić w prawo, żeby ją odwinąć, tak? Ja pierdzielę. Jak ja tam wjadę? Zobaczcie, jak te kółka chodzą tam z tyłu. Słuchajcie, jak ja się nauczę to robić z zewnątrz, to później się nauczę z kabiny kierowcy. Ale muszę widzieć tą tylną naczepę, co ona robi, te tylne koła, bo jak ja tego nie widzę... Patrzcie, ona mi już skręca. Nie chcę, żebyś skręcała. Trochę chcę, żebyś skręcała, ale odrobinę. Odrobinę chcę, żebyś skręcała. Nie aż tyle. Słuchajcie, nie wierzę, ale wparkowałem się. Wparkowałem się w tak ciasne miejsce. I nawet nie trwało to
tak długo. No zajebiście, no po prostu. Słuchajcie, no mogę powiedzieć tak. Daję radę. Daję radę, aczkolwiek powtórzyć to z kabiny kierowcy. No na pewno to kiedyś zrobię, ale kiedy to ja wam nie powiem. Muszę kontrolować jednak ten wózek. Nie jest to najłatwiejsza robota. Jakby to miało być jeszcze wjazd po skosie. O ja pierniczę, słuchajcie, wjazd po skosie to ja bym się załamał. Nie wiem, jakbym to zrobił. Nie mam pojęcia. To jest dla mnie przerażające. Dobra. Rozładowujemy się w takim razie. Ja sobie robię pyk. Wyłączamy to. Gasimy światełka i dajemy na rozładunek. Rozładowujcie. 300 równe kilometrów zrobione. 105,7. Czyli ja słuchajcie, muszę tak pyknąć sobie to i według tego to robimy 105,7 litra dzielone na 300 km równa się 0,35, czyli 35 litrów na 100 wychodzi. Bo to na kilometr wychodzi, tak? Wyszedł nam kilometr 0,35, czyli 35 litrów na 100 kilometrów. Nie jest to wcale jakoś specjalnie dużo. Moim zdaniem w miarę. Można powiedzieć, że w miarę się mieścimy z całkiem dobrą, że tak powiem, ofertą. Nie mamy tutaj żadnych zleceń. Możemy przejrzeć globalny rynek ładunków z Suwałk. No i oczywiście mamy do Koszalina, do Uppsali, do Gorzowa Wielkopolskiego i do Serbii. Całkiem nieźle, bo kartony jakieś. Akwaria! O, słuchajcie, to delikatny ładunek i to kawał drogi. O, to mogło być fajnie, ale do tego Gorzowa Wielkopolskiego może sobie pojedziemy z takim ładunkiem. Fajna sprawa, słuchajcie. No to na następny odcinek ja proponuję jazda do Gorzowa Wielkopolskiego z akwariami. Podjedziemy i weźmiemy akwaria. Dobra, ja w takim razie sobie je zaznaczam. Co się stało? Nie wierzę. Nie wierzę. Miałem dobry wyjazd. Miałem dobry wyjazd. I co? Ustawiło mnie w drugą stronę. Po kiego ja się pytam? Po kiego? Teraz znowu muszę cofać. A miałem piękny wyjazd, bym sobie to objechał. Nie, porażka. Porażka, po prostu pokiegowała. Żeby życie miało smaczek. Raz od tyłu. Nie będę tego kontynuował. To jest bez sensu. Słuchajcie, dobra. Stało się jak się stało, będziemy wycofywać. Ja sobie pauzuję w tym momencie i wracam do was w kolejnym odcinku, gdzie pojedziemy z akwariami do Gorzowa Wielkopolskiego i tam zobaczymy, co nas będzie czekało. Fajnie było się spotkać, dzięki za dzisiejszą trasę. Jak widzicie, z tą przyczepką da radę jeździć. Jeszcze sprawdzę poziom 9. Kurczę, a ja mam od 11 te tandemy. Kurczę, tutaj bym sobie wziął taki czarny tandemik
dwuosiowy, jakby było prosto, ale nie mogę, nie mogę, niestety nie mogę. Kurczę, no. Zobaczcie, od poziomu 11, jeszcze trochę. A, i niektóre nawet od 15. Takie życie. Dobra, dzięki wielkie, pod spodem macie dwa inne filmy, dzisiejsza trasa udana, zaliczam ją do przodu, więc dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, łapki w górę, jeśli możecie, subskrybujcie kanał, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w następnych odcinkach, gdzie będziemy jeździli DAF-em 95 ATI. Bardzo fajny DAF. Trzymajcie się, cześć!